Cześć, witajcie sobie, wchodzimy tutaj. Dzisiaj jest sobota. Są targi ogrodnicze. Nie zapominajcie o ogrodach, ponieważ załatwiałem w Polsce pewne sprawy. To były do załatwienia pilnie, więc postanowiłem tutaj na chwilę podskoczyć, rozejrzeć się. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda, bo ze zwykłej ludzkiej ciekawości. Ale musiałem zaparkować tam na dole i zapieprzałem pod ostrą durę i jednak człowiek jest nieprzygotowany i nie wytrenowany do takiego łażenia i wchodzenia na durę. Jest to jest trochę ciężkie. A zwłaszcza, że jeszcze mamy takie oto schody, żeby się po nich wdrapać. Troszeczkę mży. Na szczęście mam kamerę. W tej chwili wodoodporną przy 360 stopni założoną, więc z tą kamerą mogę sobie pozwolić, żeby iść po deszczu, ponieważ ona jest waterproof na 360 stopni. Mógłbym też iść z Etchingemem po takim żabce, też daję radę w tych warunkach. Natomiast już bym się nie odważył iść z lustrzanką, bo sprzęt nie jest wodoodporny i troszeczkę za drogi na to. No w miarę się udało. O, jaki piękny horse. Jestem bez okularów, bo no niestety w takim deszczu byłoby ciężko. Się tutaj przejdziemy w jedną stronę, zobaczymy, jak to wygląda. A po przejściu mój komentarz do całej sytuacji. Nieźle, nie? Kartą nie? Niedobrze. No to już okej. Przyjemnie. No dobra, idziemy dalej. No,
Jaka to jest dnia na Halloween? No dobra, idziemy dalej. A to dłuższe niż myślałem. Trzeba się nadreptać. No ale... No dobra, idziemy dalej. Są mutanty wśród nich, no nie? Wysiłanie by słodkie, a nie chcesz? Ale to nie, bo... To już na tym będzie telefon ustawił. No dobra, dochodzimy do końca. Ale dawaj,
grupy tych pojazdów. No udało się. Udało się coś zejść po tych schodach, ale ścisko, niesamowicie ścisko. No, musiałem się złapać poręczy, bo normalnie po dupie bym pojechał. A po takich hamulcach, jeszcze przy deszczu i w liściach jesiennych takich, no po dupie można pojechać niesamowicie. Cel marsz, pamiętajcie o drodze, Autumn 2022. W mojej ocenie mega słabo. Taki typowy ciermarsz badylarzy, ale co mnie jest taki dla osób równie klienci i odwiedzający właśnie są boomerzy, którzy albo przychodzą sami, albo z wnukami, słabo, średnia w wieku 600 lat plus, którzy spędzają już czasu na Rodos i nie mówię tutaj o greckim Rodos, tylko o rodzinnych odrzutkach działkowych otoczonych siatką Rodos. Polski Rodos. I ludzie, którzy po prostu postanowili wydać 14 emeryturę właśnie na chwasty i byliny różne i czaki. Wydają 14 emerytury na to. Słabo. No w mojej ocenie jest to zupełnie bez sensu. Gdybym był w ich wieku i bym posiadał Rodos, czyli rodzinny rudę działkowo otoczony siatką, najpewniej bym go sprzedał, ponieważ nadal idą w dobrych cenach. Oczywiście 5-10 lat temu rudy działkowe, tak zwane rodzinne, ROD, były w bardzo niskich cenach i rudę z dobrej lokalizacji potrafił kosztować między 5 a 10 tysięcy polskich złotych, czyli między 1100 a 2200 euro. Taka była cena w Polsce 10 lat temu odrzutów działkowych. Obecnie w 2020 roku w trakcie pandemii ceny wzrosły mniej więcej 5-krotnie, 5 do 10 razy wzrosły ceny odrzutów działkowych. W tej chwili są już troszeczkę niższe niż w 2020, ponieważ wracamy do normalności, możemy już w miarę normalnie podróżować. To jest wielka zasługa szczepień, że dzięki szczepieniom wróciliśmy do w miarę normalnego życia, ale sprawa jak zwykle ma no dno. Ceny rutów działkowych też jeszcze spadły, ale nie aż tak dramatycznie jak do poprzedniego poziomu, więc nadal można działkę sprzedać za w miarę dobre pieniądze. I takie w przypadku małżeństwa boomerów, emerytów, pieniążki z sprzedaży takiej działki wystarczą na 1 do 2 wyjazdów nad Morze Śródziemne sobie. Mogą sobie pojechać do Grecji, na Wyspy Greckie, na przykład na Kretę, albo na Zantę, albo na Korfu. Te 3 Wyspy Greckie polecam, właśnie Kretę, Zantę, Korfu. Albo pojechać sobie na Wyspy Hiszpańskie, tutaj z Wysp Kanaryjskich oraz Balearów polecam właśnie największą wyspę Balearów, czyli Majorkę. Majorkę moim zdaniem przebija wszystkie inne wyspy na Morzu Śródziemnym, jest number one. Jeśli chodzi o miejscowość Madelów na Majorce, na drugim miejscu miejscowość Malia na Krecie w Grecji. To jest właśnie z moich polecajek. Natomiast tutaj no, w tym momencie trzymanie i inwestowanie w działkę jest bez sensu, ponieważ no niestety, ale wasze wnuki po skończeniu szkoły wyjadą z Polski, ponieważ nie ma w Polsce perspektyw na życie dla normalnych ludzi. Moje pokolenie jest tym najlepszym przykładem, czyli matura 2006, że po prostu 90% osób wyjechało z kraju w różne rejony, bo w Polsce nie ma żadnych perspektyw. Tak samo będzie z waszymi wnuczami, niezależnie w jakim są wieku, więc nie miejcie złudzeń, że ktoś tam działkę po was przejmie, a taka działka po waszym odejściu będzie bardzo dużym problemem dla nich. Sam wiem, że o ile dom czy mieszkanie jeszcze można w miarę sensownie upłynnić i w miarę sensownie sprzedać dom czy mieszkanie, o tyle z działkami w ramach rodzinnych odrzutów działkowych jest niesamowity problem, żeby to sprzedać, żeby się tego pozbyć.
za rozsądne pieniądze. Przepraszam, za rozsądne pieniądze, bo o ile działkę oddać można o stać, o tyle ją sprzedać, to już jest kwestia znalezienia klienta na to. Znalezienia klienta, a ze znalezieniem klienta może być bardzo ciężko, więc tak jak mówię, to jest problem. To jest problem, a właśnie widzieliście na filmie przepływ wiekowych klientów na festynie ewidentnie pokazuje, kto jest głównym użytkownikiem działek w Polsce oraz ogólnie w Europie. Nie sądziłem, że będzie aż tak staro. No, sądziłem, że może być troszkę tak bardziej w stronę generacji X, czyli pokolenia X, czyli około lat 40, no tak widać jest troszeczkę inaczej. Teraz próbuję stąd się wydostać z samochodu, ale to jeszcze troszeczkę potrwa. Zostałem jakieś 200 metrów, ale trochę się nadepchałem. Zauważyłem flagę na budynku Urzędu Wojewódzkiego. Zadziwiło mnie to, że nie jest opuszczona do połowy masztów, ponieważ trwa żałoba w tej chwili po śmierci królowej. Pojutrze jest podrzeb, poniedziałek 19 września, więc no, jestem zdziwiony, można powiedzieć delikatnie, ponieważ uważam, że w całej Unii Europejskiej powinna być flagi, zarówno flaga Unii, flaga państwa członkowskiego oraz flaga regionu, niezależnie czy to będzie Pomorze Zachodnie, czy to będzie Brandenburgia, Berlin, czy to będzie Dom Balary, powinna być opuszczona do połowy masztu z uwagi, że to jest żałoba po śmierci królowej, która rządziła 70 lat i dla mnie czymś niedopuszczalnym całkowicie jest nieuszanowanie żałoby. To jest królowa, to nie jest zwykły człowiek. Musimy też to uszanować. I w tym momencie opuszczenie flagi do połowy masztu jest całkowicie obowiązkowe, zasadne, słuszne, moralnie słuszne, nie tylko prawnie, ale i moralnie słuszne, etycznie słuszne. No ale jak sami widzicie, jest jak jest. Ja się z wami żegnam, puściliśmy sobie cały kiermasz. Pamiętajcie o drodach Autumn 2022.